Witajcie! Na dzisiaj przygotowałam dla Was wideo, w którym pokażę Wam, jak zrobić taką, na to się chyba mówi, przód koszulki. Takie coś mi chodziło po głowie. W każdym razie tu chodzi o to, o ocieplacz na ramiona. Ja to nazywam też pół sweterkiem, ponieważ nie mamy tutaj rękawów. Ten przód jest bardzo krótki. Tu tylko chodzi o to, żeby było z przodu. Jak ubierzecie kurteczkę, zapniecie guziki do góry, żebyście już na przykład nie musieli nosić szalika. Ja tutaj zrobiłam ten sweterek, czy ten pół sweterek. Zrobiłam w ten sposób, że zrobiłam go z golfem takim zawiniętym. Widzicie? Zrobiłam taki zawinięty golf. Jeżeli nie podoba Wam się to, czy nie lubicie czegoś takiego, to możecie również zrobić z całkiem normalną, taką małą stójeczką. Popatrzcie. Ja na samym początku pokażę Wam, jaką włóczką będziemy robić. Ja będę w tej chwili robiła na 82 oczka. Ten tutaj robiłam troszeczkę cieńszą włóczką na 74 oczka nabrane. Przepraszam, 84 teraz będę robiła. 84 oczka będę robiła. Będę robiła troszeczkę większy ten ocieplacz. I będę obliczała te oczka według mojego, znaczy będę rozprowadzała, czy rozkładała te oczka i te reglany tak według tych 84 oczek, które ja w tej chwili będę przerabiała. To był ten ocieplacz, który tutaj w tej chwili Wam pokazuję, na te 74 oczka, które robiłam na niemieckim kanale. Dziergać będę włóczką, ona jest troszeczkę ciemna, ale będę starała się Wam to tak powoli i dokładnie wszystko opisywać, mówić, co robię i tak dalej. Ja chciałam tą włóczką właśnie to robić, ponieważ ten kolor mi się bardzo podoba. Jest to online champ. Poczekajcie, wyciągnę tylko to. I mamy tutaj, numer koloru jest 43, to jest taki ciemny fiolet, słuchajcie, na druty o grubości od 5 do 6 mm. Ja ściągacz oczywiście robię mniejszymi, o numer mniejszy. Jeżeli tutaj piszę 5 mm, to ja będę je robiła czwórkami, ten ściągacz. Dopiero później, jak będę już tutaj, to będę przechodziła na grubsze druty. Co prawda to piszę od 5 do 6, ale mi się wydaje, że je będę piąteczkami robiła, to już wystarczy. Na 100 gram mamy 70 metrów i 100% żywej wełny w tym jest. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o to opisanie. Potrzebujecie druty oczywiście, to jest najważniejsze, co potrzebujecie, słuchajcie. Jeżeli Wy potraficie robić jednymi drutami, macie tylko na przykład jedne druty z długą żyłką i później potraficie wyciągać sobie tą żyłkę i dziergać dalej, znowu wyciągać i dziergać. Ja to też potrafię, ale to mnie denerwuje zawsze, dlatego mam więcej tych kompletów żyłek i drutów, żeby po prostu zmieniać. Ja do tej małej tutaj, do tego małego ocieplacza chyba 3 razy zmieniałam żyłkę i na samym końcu nałożyłam na całkiem długą żyłkę i bynajmniej mogłam rozłożyć i zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze, będziemy teraz robić szkic najpierw. No dobrze, więc rozpoczynamy. Ja jeszcze raz obliczyłam tą ilość oczek. Jak obliczać oczka, znajdziecie również na moim kanale. Jest wideo, w którym pokazuję, jak obliczać oczka i tak dalej. Ja z Wami teraz robię według mojego. Mówiłam 84 oczka nabrać na druty, ale jednak wezmę 82, bo wtedy mi jest łatwiej je podzielić i podzielić je w ten sposób, zobaczcie.
Tu wezmę znowu dwa oczka na linię reglana. A więc tutaj będą dwa oczka. Ja chcę to tak zrobić, żeby to było dla Was przejrzyste. Słuchajcie, tu będą dwa oczka. Dwa, dwa i dwa. E, 25 oczek wezmę na plecy. To są plecy. 25 oczek. Przód. Również 25 oczek. I teraz na każdy rękaw wezmę po 12 oczek. Zgadza się? 25 i 25 mamy 50. Tutaj mamy 24, więc mamy 74. 74 i 8. Zgadza się. Więc mamy 82 oczka. Muszę nabrać. Co dalej? Rozpoczynać będziemy od tego miejsca tutaj. Tu jest nasz przód. Zaczniemy tu, w tą stronę będziemy stale się kręcić, można powiedzieć. I rozpoczynamy od tego miejsca tutaj, gdzie ja tą gwiazdkę zrobię. Zobaczcie. Rozpoczynamy od tego miejsca i albo od razu, jak rozpoczniecie po zrobieniu tego golfa, będziecie dobierać oczka od razu, albo dopiero od tego miejsca przejedziecie i dojdziecie do tego miejsca, dobierzecie oczko i wtedy dopiero będziecie rząd robili bez dobierania. Słuchajcie, to jest wszystko to, co będziemy robili, jak przerobicie wasz golf. Jak zrobicie, narzucicie sobie na druty tą ilość oczek, która potrzebna wam jest tu u góry, którą potrzebujecie. Przeróbcie sobie taką ilość centymetrów na wysokość, taką ilość rzędów, jaka wam odpowiada. Ja to zrobiłam z golfem zawiniętym, tak jak powiedziałam, może wam bardziej pasuje taka stójeczka, więc robicie tylko parę rzędów tym wzorem ściągaczowym. Ja robiłam wzorem ściągaczowym 1:1, bo on jest wtedy, wydaje mi się, bardziej taki elastyczny. A więc narzucacie na druty tą liczbę oczek, którą potrzebujecie i przerabiacie taką wysokość, jaka jest wam najbardziej odpowiada. Narzucać możecie oczka dowolnym dla was sposobem. Tu nie ma żadnej reguły, jak macie nabierać te oczka. U mnie jest to 82 oczka plus jedno oczko na zamknięcie okręgu. Też u mnie znajdziecie, też już parę razy pokazywałam to na czapkach, jak to się robi, więc jeżeli to zrobimy, przerobimy ten golfik, ten ściągacz, to wtedy do was wrócę i rozpoczniemy już reglan. To już sobie przygotowałam dla was i później tylko porobię znaczki, gdzie będziemy dobierać oczka, jak to będziemy robić, ile markierów, przygotujcie sobie markiery. W tym wypadku potrzebujecie 8 markierów, 2, 4, 6, 8. 8 markierów. I to w sumie wszystko. Zobaczymy się, jak przerobię ten golf, jak wy przerobicie wasz golfik, czy ściągacz, czy to, co zaplanowaliście sobie tam. A więc mój golf już skończyłam, już wydziergałam wzorem ściągaczowym 1:1. Popatrzcie, jak robicie to z grubszej troszeczkę wełny, to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Tym wzorem 1:1 ja to o wiele bardziej lubię, ponieważ naprawdę to jest
bardziej takie elastyczne. I zrobiłam, zrobiłam około 12 cm. Słuchajcie, to jest tyle, że mogę sobie spokojnie, popatrzcie, zawinąć golfik. W tej chwili już przygotowałam sobie grubsze druty. Druty, którymi będę już teraz robiła, nie będę robiła tymi cieńszymi, tylko całość już teraz będę robiła grubszymi drutami. To znaczy, ja w tej chwili mam piątki. Chciałabym Wam jeszcze szybciutko powiedzieć na temat tej włóczki. Zobaczcie, tylko tyle mi zostało z tych 50 gram po przerobieniu tego golfika. Także, że idzie tej fakt jest taki, że ona ma tylko 70 metrów w tym kłębuszku, jest 50-gramowym, 70 metrów, więc dużo tego na pewno będę potrzebowała, ale ja chyba mam 5 czy 6 jeszcze motków takich, więc jest mi to bez różnicy. W tej chwili będziemy robili tą część. Rękawy, pół rękawy, przepraszam, nie rękawy, tylko pół rękawy, bo to jest pół sweter. To znaczy te narzutniki na ramiona, narzutnik na plecy, fajne określenie, i narzutnik na przód. Moja taka propozycja teraz na samym początku, słuchajcie, jeżeli będziecie tak robili z jednego koloru włóczki, na przykład dla dziecka, to wiecie co, bardzo fajnie będzie wyglądało, jak zrobicie na przykład z przodu tutaj przyszyjecie tylko guziczki. To będzie naprawdę dla dziecka bardzo fajnie wyglądało. W tej chwili można dostać tyle różnych śmiesznych, fikuśnych guziczków, że naprawdę możecie w ten sposób troszeczkę takiego życia dać temu półsweterkowi. Już zostajemy przy tym półsweterku. Na samym początku powiedziałam Wam, ja teraz robię 82, a nie 74, widzicie? Na samym początku powiedziałam Wam, zrobiłam szkic, 82 oczka, przerobiłam 12 cm na wysokość tym wzorem ściągaczowym. Przygotowałam sobie już markiery z włóczki, możecie sobie przygotować te plastikowe markiery, ja nie za bardzo je lubię, dlatego zawsze przygotowuję sobie z włóczki, albo po prostu biorę te takie malutkie gumki, bo one wtedy tak, to nie jest tak sztywno na tym drucie. Teraz zaczynamy, tak jak powiedziałam, będziemy mieli jeden rząd, teraz przerzucę wszystkie oczka wzorem prawymi oczkami, to znaczy wzorem gładkim, same prawe oczka, przerzucę je na te grubsze druty. Ale w tym samym czasie, jak to będę teraz przerzucała, będę zakładała sobie markiery, gdzie mam robić narzuty później, żeby robić ten nasz regan. A więc mamy tutaj dwa oczka, my zaczynamy tu od tego momentu, jak wiecie. A więc mamy dwa oczka, dobieram przed, przepraszam, jedno oczko przed tymi dwoma oczkami linii reglana, jedno oczko dobieramy jako narzut i po tych dwóch oczkach linii reglana znowu dwa oczka. Robimy 25 oczek. Jedno oczko dobieramy przez narzut. Już nie mamy 25, tylko mamy 27 z tymi narzutami. Robimy dwa oczka reglana. Robimy jeden narzut. Robimy 12 oczek na jeden rękaw. Narzucamy oczko. Już teraz mamy 14 oczek. Robimy dwa oczka reglana. Robimy narzut. 25 oczek przodu, narzut i już mamy 27. 2 oczka reglana, narzut, 12 oczek drugi rękaw, już mamy ich 14 tych oczek. My nie będziemy robili tego
tego tyłu, dlatego nie będziemy robili, ponieważ ja Wam chcę to jak najprostszym sposobem pokazać, nie będziemy robili tutaj rzędów skróconych. Możecie, jeżeli potraficie, to możecie oczywiście tutaj zrobić te rzędy skrócone. To będzie Wasz półsweter w ten sposób wyglądał. Widzicie? Może na tym ciemniejszym będzie to lepiej widoczne. Zobaczcie, jak zrobicie, to będzie w ten sposób wyglądało, że z przodu, no tak jak sweterki na przykład mają, macie trochę wycięcie. Ja tego nie robię, tylko z tego względu nie musi to być, a po drugie nie chcę Wam teraz mieszać, ponieważ to jest naprawdę taki najprostszy sposób, który tylko znam, bez jakichkolwiek wzorów i czegokolwiek dodatkowego. Jak zrobimy to jedno okrążenie z tymi narzutami? To robicie jedno okrążenie bez narzutów i drugie okrążenie bez narzutów. Dopiero w trzecim okrążeniu znowu robicie narzuty. Ja dwa razy Wam to pokażę, później możecie już sami robić. Tak długo możecie sami robić, aż osiągniecie tą wysokość tutaj na linii reglana, jaka jest Wam potrzebna dla waszego półsweterka. To jest może tutaj na tej pstrokatej. O, ja zawsze chcę jak najbardziej pokazać, ale to czasami nie wychodzi tak, jakbym chciała. Zobaczcie, może teraz też nie. Tak, troszeczkę lepiej. Musicie to po prostu mierzyć. Ja chyba już Wam mówiłam. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7. 7 razy robiłam narzuty. To jest dla dziecka 3 do 5 lat, tak. Dobrze, możemy zacząć. Przekładamy najpierw na większe druty. Zakładamy markiery. Ten marker, ja zrobiłam sobie 8 markerów, ale ja ten marker na początku zostawię, ten plastikowy. To bynajmniej będę wiedziała, gdzie ja mam, gdzie był ten początek, chociaż można zawsze patrzeć na ten krótszy koniec. Słuchajcie, moi drodzy, ja wiem, że mam teraz ciemną włóczkę, że to nie będzie tak dobrze widoczne, jakbyście sobie tego życzyli, ale ja będę Wam starała się mówić, co i jak, co gdzie robię. Dobrze? A więc możemy zacząć. Ja będę w tej chwili troszeczkę od Was oddalona, żeby mieć tą planszę, ten szkic przed sobą, żebyście mogli z niego również korzystać. My w tej chwili jesteśmy w tym miejscu. Tu jest ten krótszy koniec. Zobaczcie, jak spojrzycie u Was na Waszą robótkę, na Wasz projekt, to zobaczycie, że tutaj macie ten krótszy koniec. Ja jeszcze spróbuję może troszeczkę z tym światłem coś zrobić, ale nie, chyba nic nie zrobię. I tu robicie już pierwszy marker. Tak jak powiedziałam, ten zostaje u mnie, ten żółty, ten jeden plastikowy. Teraz robicie dwa oczka reglana. My na razie w tym pierwszym rzędzie, gdzie zmieniamy druty i robimy jedno okrążenie prawymi, nie robimy żadnych narzutów. A więc dwa oczka reglana, te, które schodzą Ci z drutu jako prawe, przerabiaj na prawo, a to, co pod przednią ścianką, a to, co schodzi z drutu jako lewe, pod tylnią ścianką wbijaj drut. Och, co ja gadam. Zakładam marker. Tą linię raglana już zrobiłam. Zakładam marker. I teraz robimy 25 oczek pleców. Ja sugeruję się tutaj moim szkicem, dlatego mówię 25. Może u Ciebie jest więcej, może u Ciebie jest mniej. Robicie tą ilość taką, jaką obliczyliście sobie na te plecy, które macie zrobić. A więc 25 oczek jest u mnie i te ja przerabiam prawymi oczkami. 23, 24 i 25. 16, 18, 20, 24, 25. Zakładamy marker po tych 25 oczkach. My jesteśmy teraz tutaj w tym miejscu. W tą stronę jedziemy. Jesteśmy w tym miejscu. Robimy dwa oczka reglana. Jedno i drugie.
zakładamy kolejny markier. Zaraz Wam powiem, dlaczego tyle tych markierów. To jest dla Waszego dobra, dla Waszego zdrowia, chciałam powiedzieć. Teraz robimy 12 oczek prawych, rękaw. Raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Gotowe. Jesteśmy teraz tutaj w tym miejscu, gdzie jest nasza zielona kropka. Zakładamy markier kolejny. Robimy te dwie linie, dwa oczka linii reglana. To jest lewe, więc pod tylnią ściankę drugie. Zakładamy kolejny markier. Te zielone kropki nie oznaczają markierów. Ja tylko pokazuję tutaj, dlatego że one są po tych dwóch, które są w linii reglana. I teraz robicie 25 oczek, znowu prawymi, naprzód. 25 oczek, tak jak powiedziałam, u Was może jest inna liczba tych oczek, więc róbcie tyle, ile musicie mieć z przodu. U mnie jest 25 oczek i teraz te 25 oczek przerobię na prawo. 24 i 25. Jestem teraz tutaj, po tej stronie. Zakładam kolejny markier. Robię te dwa oczka, które są na linii reglana. Jedno i drugie. Zakładam kolejny markier. I w tej chwili robię 12 oczek na kolejny rękaw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To były te mniejsze druty. Dziesięć. I tutaj zobaczcie, już wzięłam, przerobiłam, żeby nie zgubić tego markiera, zrobiłam dwa oczka na gładko, prawymi oczkami, tym cieńszym troszeczkę drutem, to nie ma żadnego znaczenia. A więc u mnie się wszystko zgadza i teraz mam 11 i 12 i przełożyłam już całkowicie na prawe druty, na grubsze druty samymi prawymi oczkami, zobaczcie. I jestem teraz tu w tym miejscu znowu. Zobaczcie, tu jesteśmy w tym miejscu znowu. Już te dwa oczka, które są tu po tym moim żółtym markierze, te dwa oczka, to są te oczka tej linii reglana tu, gdzie rozpoczynaliśmy. Ja muszę ten markier z powrotem położyć tutaj na ten drut, bo już od tego momentu będę robiła narzuty. Tutaj zacznę mój pierwszy narzut i zobaczcie, ten markier, dlaczego zrobiłam, powiedziałam Wam, żebyście zrobili sobie na przykład 8 markierów. Dlatego, żebyście wiedzieli, rozdzielili te dwa oczka linii reglana od tych narzutów, żeby to było dla Was bardziej przejrzyste. Przepraszam za to słowo, starzy dziergacze, że tak powiem, tacy jak ja na przykład, nie muszą tego mieć, może tylko wystarczy jeden markier, bo już później i tak widoczny jest, gdzie robiliście narzuty. Ale dla tych z Was, którzy dopiero robią te pierwsze kroki dziergania reglanem, jest to bardzo pomocne. Nie musicie wydawać grubych pieniędzy na jakieś dodatkowe tam markiery czy coś. Mówię Wam, weźcie sobie po prostu resztki włóczki, poróbcie sobie sami te markiery. I teraz robimy pierwszy narzut. W kolejnym okrążeniu pokażę Wam, co możecie z tymi narzutami jeszcze zrobić. A więc robimy pierwszy narzut całkiem normalnie. Ja teraz może, ponieważ nie potrzebujemy na razie tego szkicu naszego śmiesznego, to może troszeczkę bliżej do Was przyjdę, żeby było to lepiej widoczne. Chciałam do Was bliżej przyjść, a jednak odchodzę od Was.
Teraz jest ta kamera chyba dobrze ustawiona, co? No dobrze. Robimy jeden narzut. Marker przenoszę z lewego na prawy drut. Tu są moje dwa oczka na linię reglana. Przerabiam je całkiem normalnie na prawo. Przenoszę marker. I te linie, te dwa oczka muszą być zawsze pomiędzy tymi markerami. Bo przed tymi markerami będziecie robili narzuty. To Wam oddziela od tych narzutów. Tak jak powiedziałam, to jest dla tych z Was, którzy są początkujący, jest no, pomocne. Teraz po tym markerze robicie znowu narzut. Resztę oczek przerabiacie na prawo. To są te oczka, które macie teraz 25 oczek z tymi dwoma narzutami, co teraz zrobimy, zaraz kolejny narzut. Będziecie już mieli 27 oczek. W tej chwili muszę przerobić na prawo 25 oczek. Ja mówię, będziecie mieli, bo mówię o sobie, może niektórzy z Was robią razem ze mną i też mają 25 oczek. Ci, którzy mają mniej czy więcej, to robią tą ilość, którą macie na Waszym szkicu zaznaczoną. A więc przerabiamy te oczka na plecy, przerabiacie u Was tą ilość tych oczek, którą Wam pokazuje Wasz szkic. Dochodzicie do kolejnego markiera, do miejsca, już pokazuję, już biorę szkic bliżej do Was. Dochodzicie do miejsca, popatrzcie, zrobiliśmy teraz te plecy. Dochodzicie do miejsca, gdzie robicie kolejny narzut. Dwa oczka linii reglana, znowu narzut. A więc teraz po tych 25 oczkach robię jeden narzut. Przenoszę marker z lewego na prawy drut. Robię te dwa oczka, które są moją linią reglana. Przenoszę marker, robię kolejny narzut. Robię oczka rękawka. Raz, dwa, trzy, cztery, 8, 9, 10, 11 i 12. I znowu jeden narzut. A więc zrobiliśmy tu na rękawku na początku jeden narzut i teraz na końcu kolejny narzut, więc nie mam 12 oczek, tylko mam 14, przepraszam. Przenoszę mój marker i znowu mamy dwa oczka linii reglana. Raz, dwa. Marker przenoszę i jestem już teraz tu z przodu, gdzie będę robiła 25 oczek na mój przód. Oczywiście po tym markierze muszę zrobić narzut i teraz 25 oczek przerabiam, które są u mnie z przodu, przerabiam na prawo i zobaczcie, jak macie te markiery również pozakładane, to nie musicie liczyć tych oczek. Nie musicie tych oczek liczyć, bo już widzicie, jak dochodzicie do kolejnego markiera, widzicie, że skończyliście już robić przód, czy plecy, czy rękawki. To jest w tym wypadku też pomocne bardzo. A więc to nie jest żadna wielka robota zrobić sobie takie markiery z resztek włóczki, a będzie Wam naprawdę, zobaczycie, bardzo pomocne. Popatrzcie, już dochodzę do końca. Mój przód już przerobiłam do końca. Robię jeden narzut, przenoszę mój marker, robię dwa oczka na prawo, to jest moja linia reglana, przenoszę marker, narzut. I znowu jestem przy rękawku i robię w tej chwili już nie 12, tylko 13 oczek przerabiam, bo tu już był narzut, rozpoczynałam narzutem. W sumie jest 14 z tym narzutem, który tutaj narzuciłam. Przerabiam teraz te oczka rękawka. Zapamiętajcie sobie, że ten mój żółty marker tutaj oznacza również dla Was początek mojej robótki. Przerabiam i doszłam, popatrzcie, do mojego narzutu. I teraz, jeżeli nie chcecie mieć dziur takich ażurowych, jak ja tutaj robiłam, jak Wam pokazywałam na początku, zobaczcie, to przerabiacie te narzuty w
wsuwając prawy drut pod ich tylnią ściankę. Co to oznacza? Prawy drut wsuwacie, zobaczcie, tu jest to oczko takie wydłużone, widzicie? A z tyłu ona ma krótszą ściankę. I jak wsuniecie ten prawy drut pod tą krótszą ściankę, przeciągniecie włóczkę, troszeczkę mocniej zaciągniecie, to nie będziecie mieli tutaj żadnego otworu, żadnej dziury. Tam nic nie będzie, tam będzie coś takiego. Już Wam pokazuję szybciutko. Takie coś będzie, zobaczcie. Widzicie? Będzie widoczna ta linia reglana, ale nie będzie z tym ażurem, nie będzie z tymi dziurami. To, co teraz zrobicie, to już tylko i wyłącznie znowu zależy od Was. Ja będę robiła, wsuwając prawy drut pod przednią ściankę, bo chcę, żeby był ażur. Chcę, żeby te otworki tam były, bo mi się to tak podoba. A więc wsuwam pod przednią ściankę, wyciągam włóczkę, gotowe. I teraz, kochani, teraz robicie dwa oczka reglana, marker przerzucacie, znowu macie jeden narzut i robicie go tak, jak Wam się najbardziej będzie podobało. Czy pod tylnią ściankę, czy pod przednią, żeby mieć ażurek, to już jest Wasza decyzja. Następnie wszystkie oczka przerabiacie na prawo. To jest teraz moje pierwsze okrążenie po narzutach. Wszystkie oczka przerabiacie na prawo. Narzuty przerabiacie tak, jak chcecie, żeby były. I spotkamy się znowu tutaj, w tym miejscu. Jestem znowu w miejscu przy moim żółtym markierze. Widzicie, jeden rząd przerobiłam, nie rząd, tylko okrążenie, przerobiłam samymi prawymi oczkami. I teraz będę przerabiała drugie okrążenie. A więc wszystko zostaje tak, jak do tej pory, jak w tym pierwszym, które dopiero skończyliśmy. Rozpoczynamy drugie okrążenie, robimy samymi oczkami prawymi do miejsca, gdzie znowu będę jedno oczko miała do żółtego markiera. W tej chwili przerabiam to drugie okrążenie samymi oczkami prawymi. Słuchajcie, ja w tej chwili pomyślałam tak, jeżeli macie trochę więcej tej włóczki, zobaczcie, jaki to bardzo fajny prezent będzie dla mamy czy dla babci, zrobić taki kołnierz i do tego na przykład opaskę na głowę. To jest naprawdę własnoręcznie zrobione i to najprawdopodobniej Waszą babcię, czy mamę, czy ciocię bardziej ucieszy, jak takie coś masowo robione i kupione w sklepie. To tylko taka moja mała propozycja. Podczas dziergania mi przychodzą różne myśli do głowy. A więc teraz przerabiamy do żółtego markiera znowu. Wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Jestem znowu przy moim żółtym markierze. Zobaczcie, zostało mi jedno oczko. To oczko przerabiam na prawo. Robię narzut. Marker przenoszę. Dwa oczka linii reglana, które przerabiam na prawo. Marker przenoszę. Robię narzut. Tutaj mam 27 oczek na plecach. Te 27 oczek przerabiam w tej chwili na prawo. Wszystkie oczka przerabiamy w tej chwili na prawo. To jest teraz okrążenie, w którym robimy narzuty. Jak skończycie to okrążenie, jak zrobicie wszystkie narzuty, które potrzebne Wam są w tej chwili na przy każdej linii reglana, tylko zrobię to tutaj. Zobaczcie. Narzut. Marker przenoszę. Dwa oczka na prawo na linię reglana. Marker przenoszę. Jeden narzut. I teraz znowu na ten rękaw wszystkie oczka prawe. Jak zrobicie teraz te wszystkie narzuty, jak dojdziecie, ja będę mówiła o żółtym markierze, to będziecie wiedzieli, jak dojdziecie do żółtego markiera, u Was to może jest inny kolor, to robicie dwa okrążenia bez narzutów. Pierwsze okrążenie, w którym te narzuty przerabiacie na prawo pod przednią albo pod tylnią ścianką,
żebym ja teraz, ja z Wami rozmawiam, narzut. Jedno okrążenie po tym tutaj na prawo, gdzie przerabiacie narzuty, również na prawo, pod przednią albo pod tylnią ścianką. Kolejne okrążenie też na prawo, same prawe. I trzecie okrążenie, tam rozpoczynacie znowu narzuty. Narzuty w trzecim okrążeniu i później znowu dwa okrążenia bez narzutów, samymi oczkami prawymi. I tak dalej, i tak dalej. Tak przerabiacie do momentu, kiedy osiągniecie tą odpowiednią ilość centymetrów, którą potrzebujecie dla tej Waszej linii reglana. Ja jeszcze tutaj przerobię, mi się już motek kończy, narzut. Prawe, to są te dwa oczka reglana. Narzut, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. To już dochodzę do tego żółtego markiera, zobaczcie, i tutaj Wam pokażę jeszcze to i już później możecie sami robić. Zobaczcie, tutaj zrobiłam ten narzut i tak jak powiedziałam, ja przerabiam te narzuty wsuwając prawy drut pod ich przednią ściankę, Wy możecie to pod tylnią, wtedy nie macie tych dziur takich. A więc przerabiam to pod przednią ścianką, dwa oczka linii reglana, markier przenoszę, znowu narzut przerabiam i już mi się w oczka kończy, muszę drugi kłębek brać. A więc uciekam już zaraz od Was. I w ten sposób robicie to okrążenie, gdzie przerabiacie te narzuty na prawo i kolejne okrążenie przerabiacie same prawe oczka. W trzecim okrążeniu, tak jak powiedziałam, robicie znowu narzuty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co ja się nagadam? Już Wam mówię, tu mam to. Ja mam tyle tych kartek, karteczek i różnych szkiców, gdzie ja i tak nie potrafię szkicować. Jesteśmy teraz tutaj w tym miejscu. Tu jesteśmy mniej więcej w tym miejscu. Robicie teraz tą linię reglana. Jeżeli robicie dla siebie, to ona musi być dłuższa, wiadomo. Moja taka propozycja. Weźcie sobie swój sweterek, który nosicie, który Wam pasuje w 100%. Weźcie go, rozłóżcie i zmierzcie po prostu od ramion aż pod pachę. Gdzie ja tu jestem? Tu jestem. Od ramienia aż pod pachę. Ile centymetrów musicie mieć? Wtedy bierzecie sobie miarkę, przykładacie sobie Wasz półsweter i mierzycie. Aha, zostało mi jeszcze, muszę zrobić 10 cm. I robicie te 10 cm dalej. To jest najlepszy sposób, żebyście mogli to prawidłowo zrobić. To chyba na razie tyle. Ja będę dalej robiła ten mój półsweter. To kiedyś ktoś mi powiedział jeszcze inną nazwę na to. Sweter z duszą, nie wiem, nie pamiętam, coś mi się obiło o uszy, coś takiego jak sweter z duszą, nie wiem dlaczego, skąd mi się to wzięło, mówmy na to pół sweter. Więc robicie go dalej do tego momentu, kiedy będziecie mieli tą odpowiednią długość, wysokość w centymetrach tej linii reglana i wtedy ja do Was znowu wrócę i będziemy dalej robili tutaj już ten przód tego półsweterka. Dobrze? Jak tu dojdziemy do tego momentu, to będziemy się znowu widzieć i będziemy to dalej robić. Doszłam do momentu, gdzie mogę już przestać dobierać oczka. To znaczy, jeżeli powiem Wam teraz raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 razy robiłam dobieranie, to znaczy narzuty. Po tych narzutach robiłam po dwa okrążenia samymi prawymi. I teraz zobaczcie, to jest mój przód. Ja jestem w tej chwili w tym miejscu tu, gdzie
muszę jeszcze przerobić, czy ja dobrze mówię, czy ja głupoty opowiadam. Nie, dobrze. Muszę przerobić jeszcze jedno okrążenie, bo po tym ostatnim, już patrzę i Wam mówię, po tym ostatnim nabraniu oczek jedno okrążenie tylko zrobiłam. Tak? I teraz tu muszę zrobić kolejne okrążenie i wtedy będę mogła oczka zbierać z przodu. A więc robię jeszcze to okrążenie do końca. Poczekajcie, może to tak złożymy. To jest... Ja już, jak widzicie, całkiem długie 150 cm druty, tą żyłkę wzięłam, ale pomimo tego to się zawija, bo jest dużo oczek na drucie. Tak to wygląda na tą chwilę. Teraz będziemy robić, jak ja dojdę w tym, do tego momentu, to jest tył tutaj, popatrzcie, ja to troszeczkę rozprasowałam na mokro i zobaczcie, całkiem inaczej to wygląda, już całkiem inną ma formę, bardzo fajnie się trzyma, nie zawija się nigdzie i tak dalej. My teraz, jak będziemy przód robili, to musimy oczka zbierać, bo jak widzicie, tutaj przód jest dłuższy niż ten tył. Jaki ten przód będziecie robić długi, to już też tylko i wyłącznie od Was zależy, jak chcecie to zrobić. Chcecie zrobić tutaj na przykład wzorem ściągaczowym, tak jak tu macie wzorem ściągaczowym zrobione w tym Waszym ocieplaczu, to możecie wzorem ściągaczowym zrobić tak, jak robiliście ten golfik. To już tylko i wyłącznie od Was zależy. Ja w tej chwili mam tutaj ten szkic z mojego niemieckiego kanału, gdzie Wam też już pokazywałam, nie będę go specjalnie przerysowywać na tą Waszą tu kartkę. Zobaczcie, ja w tej chwili mam na moich drutach, rozpoczynaliśmy, to jest niemieckie, tu, rozpoczynałam 82 oczka, miałam narzucone na druty. I w tej chwili już wszystkiego razem, po tych wszystkich okrążeniach, które zrobiłam, mam 177 oczek. 178, przepraszam, oczek na drucie. I teraz będę robiła, tak jak dojdę tutaj, teraz jeszcze przyjadę do tego momentu i tylko będę w tej chwili robiła przód. To znaczy, będę dwa oczka zamykała, resztę prawymi, przedostatnie dwa oczka zamknąć, odwrócić robótkę na lewą stronę i tak dalej. To wszystko teraz w tej chwili Wam pokażę. Ja się zastanawiam, czy... Ja tutaj zapisywałam, ile oczek miałam w tym mniejszym takim ocieplaczu. Także to w sumie nie musi nas interesować w tej chwili, bo to jest mniejsze. Dobrze, ja teraz przyjadę do momentu, gdzie będę znowu z przodu, gdzie będziemy te oczka zamykać. No dobrze, dojechałam do momentu, kiedy jestem już z przodu mojej robótki i ostatnie oczko tu z tego rękawa, to jestem na rękawie, widzicie? Przerabiam na prawo. Marker już niepotrzebny mi. Ten marker mi jest niepotrzebny. Biorę jedno oczko z tej linii reglana, zostawiam na rękawku. Teraz ten mój marker, muszę go przenieść sobie, poczekajcie. To jest to drugie oczko z tej linii reglana, jak wiecie. Ten marker zostawię tutaj, ponieważ to oczko dorzucę do przodu. To będzie teraz w moim przodzie. I to, jak dojadę tutaj, wezmę sobie jedno oczko z tej linii, ponieważ ja, jak wiecie, mam dwa oczka na linii reglana, więc wezmę sobie znowu jedno oczko z tej linii reglana na przód, a to jedno oczko zostawię tutaj na rękawku. Znaczy na tym, to nie będzie rękawek, tylko to będzie taki... No nie wiem jak to nazwać. Słuchajcie, jeżeli Was to interesuje, to już jest trzeci kłębek, który powolutku dochodzi do końca.
Ja sprawdziłam, ja jeszcze mam całą masę tych kłębków, myślałam, że nie mam aż tak dużo, ale tak jak Wam mówiłam na początku, z tej włóczki, którą teraz robię, to jest tylko 70 metrów w tej włóczce, w tym kłębuszku, dlatego tak dużo się tego zużywa. Dobrze, jedno oczko z linii reglana już mam tutaj, na tej stronie. Teraz te dwa oczka, które macie na lewym drucie. Dwa te oczka przerabiacie razem. Ja może troszeczkę jeszcze bliżej do Was przyjdę, jak dam radę. Przerabiacie razem ze skłonem na lewo. To znaczy wsuwacie Wasz prawy drut pod tylnie ścianki tych dwóch oczek i robicie te dwa oczka razem. One mi spadły z lewego na prawy, nie miały spaść, tylko mają być przerobione razem. Widzicie? W ten sposób. Kolejne oczka, wszystkie, które macie na przodzie Waszej robótki, przerabiacie na prawo. Wszystkie oczka będą teraz na prawo przerabiane do momentu, kiedy dojdziemy do, no powiedzmy, do przedostatniego oczka przed linią reglanu. Zobaczcie, zostały mi dwa oczka przed moim markierem. To przerabiam na prawo. To sobie na chwileczkę przenoszę z lewego na prawy drut. Markier wyrzucam, bo go nie potrzebuję. I teraz z powrotem, może wezmę jeszcze to drugie i ten marker przenoszę trzecie. Czekajcie, może ja zrobię to tak w ten sposób, żebyście lepiej mogli widzieć. Zobaczcie. Te dwa oczka nie przerobiłam. Zaraz je przełożę z powrotem na lewy drut. Gdzie ten marker mi teraz spadł? Ok. Jedno z tych dwóch oczek z linii reglana zostawię, przeniosę sobie na mój przód. Będzie z przodu, tak jak z tamtej strony robiłam. A jedno oczko zostawię na rękawku. A więc tutaj sobie zaznaczę, tylko żebyście widzieli, że tutaj już zaczyna się mój rękawek i jedno z tych oczek reglana jest na moim rękawku, a drugie będzie na przodzie. Przenoszę te nieprzerobione dwa oczka z powrotem na lewy drut i teraz te dwa oczka przerabiam razem ze sobą, one będą przerobione, wsuwając drut pod przednie ich ścianki, przeciągam włóczkę i teraz to oczko, które z nich powstało, ma skłon w prawą stronę. Tamto miały, te dwa oczka razem miały skłon w lewą stronę, to ma w prawą stronę. Ok? Teraz odwracacie robótkę. To było nasze pierwsze zdjęcie oczek, zamknięcie oczek. Odwracacie robótkę, jesteście teraz na lewej stronie. Na lewej stronie nie będziemy robić żadnych, nie będziemy żadnych oczek zdejmować. Ja sobie tutaj przytrzymam ten marker, żeby się po prostu, w sumie nie jest on tu potrzebny, ale przytrzymam go, żebyście widzieli, że tu już jest, zaczyna się mój rękawek. Ja cały czas pracuję teraz na przedniej części. Pierwsze oczko zdejmuję, to jest moje oczko brzegowe, a kolejne oczka przerabiam wszystkie na lewo. Do momentu, kiedy będziecie mieli ostatnie oczko z przodu, przerabiacie wszystkie oczka całkiem normalnie na lewo. Teraz pracujemy prawą i lewą stroną. Wszystkie oczka do momentu, kiedy będziecie przy rękawku, przy markierze, na lewo. Zostały mi na lewym drucie, przed markierem, zobaczcie, dwa oczka lewe. Te dwa oczka lewe przerabiam całkiem normalnie na lewo. Gotowe. Ja jeszcze zanim odwrócę robótkę, my w tej chwili przerabiamy nie w okrążenia, tylko w rzędach, jak wiecie. Jak sobie przypominacie, jeżeli robiliście to tym samym szkicem, tak sobie zrobiliście szkic jak ja na przykład, to wiecie, że rozpoczynałam mając na plecach 25 oczek i później miałam na końcu już, zanim zaczęłam zdejmować 51 i tak samo na przodzie 51 oczek. Też 51. Słuchajcie, tutaj możecie sobie, to jest właśnie to, jeżeli by niektórzy z Was się zastanawiali, dlaczego ja mam tutaj na fioletowo te strzałki porobione i ten, tu chodziło mi o to, że z tej linii reglana, bo tak jak wiecie, miałam po dwa oczka
Na każdą linię reglana brałam jedno oczko naprzód i jedno na rękawek i tak samo robiłam tutaj z tymi pleckami. To, tak jak powiedziałam, to nie ma żadnego znaczenia. Więc zrobiłam te dwa oczka już, ostatnie, na lewo. Odwracam znowu robótkę. Tak w międzyczasie dziergania przychodzą do głowy różne myśli, którymi mogę się z Wami podzielić. Dlatego robię przerwę i mówię Wam o tym, co właśnie tam, tak jak w tej chwili z tym szkicem. Słuchajcie, teraz drugie zdjęcie oczek. Znowu bierzemy dwa oczka razem, wsuwając prawy drut pod tylnie ich ścianki, przeciągamy włóczkę. To jest drugie zdjęcie oczek. Następnie wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Wszystkie oczka na prawo do momentu, kiedy zostaną nam na lewym drucie, przed markerem, przed rękawkiem, zostaną dwa oczka i wtedy znowu będziemy zamykać. W tej chwili robimy wszystkie oczka na prawo do momentu, kiedy będziemy przed markerem. Przed moim rękawkiem, przed markerem zostały mi dwa oczka. Ponieważ ja w tej chwili nie dziergamy w okrążeniach, tylko w rzędach, to znaczy prawą i lewą stronę. I jak wiecie, ci z Was, którzy nie są pierwszy raz gośćmi na moim kanale, wiedzą, że ja w rzędach nie dziergam prawych oczek klasycznie, to znaczy pod przednią ściankę wsuwając prawy drut, tylko wszystkie zawsze pod tylnią ścianką. Więc muszę tutaj zamienić miejscami, ściankami moje te dwa oczka, to znaczy, żeby tylnia ich ścianka była z przodu, bo wtedy lepiej, ładniej mi wychodzi ten, ten taki warkoczyk, który powstaje, jak się zamyka te oczka dwa razem. A więc, jeżeli Wy dziergacie klasycznym sposobem, to wsuwacie prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek, przeciągacie włóczkę i zrobiliście drugie zdjęcie, zamknięcie. Ja sobie zapisuję tutaj, kreseczki sobie robię, ile razy ja już zamknęłam te oczka. Odwracam robótkę, jesteśmy na lewej stronie i znowu mamy oczko brzegowe, które zdejmuję, a następnie wszystkie oczka przerabiam na lewo. I teraz, moi drodzy, taka rzecz. Zdejmujcie sobie, zamykajcie sobie tyle oczek, jeżeli chcecie mieć taki czubek, jak przypominacie sobie, jak robiłam te opaski, te szaliki na ten. Jeżeli chcecie mieć taki większy czubek, no to musicie sporo razy to ściągać. To wydaje mi się, że to by było trochę nie tak. Zróbcie sobie tak, jak na przykład tutaj jest, tylko że tak jak mówię, to jest dziecięcy ocieplacz. Tak, żeby to nie było aż takie może szpiciaste z takim czubkiem. Tak jak tutaj to zrobiłam, możecie sobie to oczywiście zrobić tak, jak Wam się to tylko podoba, jak tylko chcecie. Ja jeszcze nie wiem, mówię Wam szczerze, że jeszcze nie wiem, ile razy ja będę zamykała te oczka. Pamiętajcie tylko o jednym. Oczka zamykamy tylko w prawych rzędach. Dwa pierwsze zamykacie dwa razem, ze skłonem na lewo, a więc pod tylnymi ściankami, wsuwacie drut, przeciągacie włóczkę, natomiast te dwa ostatnie, wsuwacie drut pod przednie ścianki, wyciągacie włóczkę i robicie dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Jak zrobię już tą odpowiednią ilość tych zamknięć, Wy już będziecie wtedy też może gotowi z Waszymi oczkami, które zamknęliście, z Waszym przodem, można powiedzieć, to wtedy zobaczymy się znowu i będziemy robili dalej, bo wtedy musimy już oczka znowu dobierać. Już kończę, zobaczcie, 10 razy, przepraszam, 8 razy zdjęłam oczka. To znaczy zrobiłam 16 okrążeń, rzędów teraz w tej chwili, bo w prawych zdejmowałam oczka, znaczy zamykałam, a w lewych przerabiałam bez zdejmowania. Teraz to już jest to moje ostatnie
Ten mój ostatni rząd z przodu zdjęłam te dwa oczka razem z nakłonem na lewo i teraz dochodzę już do mojego markiera, gdzie ostatnie oczka zamknę dwa razem z nakłonem na prawo. I zaraz Wam pokażę, jak będziemy teraz. Musimy te oczka oczywiście dobrać z powrotem z tych brzegów. Zobaczcie, te dwa sobie jeszcze zamknę, tak żeby było wszystko tak, jak powinno być. Tutaj ta nitka się rozdwoiła, to nie powinno tak być. Teraz zamknęłam. I zobaczcie, tak to wygląda. Widzicie? I teraz ten rękaw jest niżej, jak widzicie, tak musi u Was też być, niż ten przód tutaj. I te oczka, które tu zamknęliśmy, musimy teraz podebrać i dalej na okrągło jechać, jechać, aż dojdziemy znowu do tego miejsca, gdzie znowu oczka musimy podebrać i dopiero wtedy, jak podbierzemy te oczka od tego miejsca, będziecie albo robić sobie wzorem ściągaczowym, albo tym wzorem ryżowym możecie robić ściegiem francuskim. Ja w okrążeniach to wtedy robi się jedno okrążenie lewe, jedno okrążenie prawe, jedno lewe, jedno prawe i wtedy wychodzi Wam ten francuski taki ścieg. Dobrze, teraz ja nie potrzebuję już tych markierów, ja już ich dawno w sumie nie potrzebowałam. Odwracacie jeszcze raz tą robótkę. Ja mam nadzieję, że wszystko dobrze jest widoczne. I tym drutem, który jest teraz po Waszej prawej stronie, to jest w sumie Wasz lewy drut. Zobaczcie. Tu ostatni raz zamknęliśmy oczka ze skłonem w prawą stronę. I teraz normalnie byście odwrócili robótkę i jechali lewą stronę do końca, później znowu zdejmowali oczka i tak dalej. Teraz my tylko odwrócimy tą robótkę, żeby mieć ten lewy drut z prawej naszej strony. Bo tym drutem podbierzemy sobie, zobaczcie, widzicie, taki ładny powstał, gładziutki, czyściutki rancik. I macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem razy zdjęłam oczka, ja sobie tutaj takie kreseczki robiłam na tym moim szkicu i 8 muszę ich teraz podebrać. Tym drutem, który za chwilę będzie z powrotem lewym drutem, w tej chwili jesteśmy na tej lewej stronie, podbieramy naszych, w moim przypadku, 8 oczek. Czekajcie, muszę jeszcze raz policzyć. 2, 4, 6, 8, tak, zgadza się. A więc pierwsze oczko, drugie, jedno przekapiłam chyba, poczekajcie, bo tu coś mi się pokręciło. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7 i 8. 8 oczek. 2, 4, 6. Za daleko policzyłam. Czekajcie, już tutaj z tych liczę. 2, 4, 6, 8. Tak, to są te, które tutaj były na rękawie. 8 oczek podebranych. Odwracacie Waszą robótkę z powrotem na Waszą prawą stronę i teraz tych 8 oczek musicie przerobić. Musicie je przerobić. Jeżeli teraz przerobicie te oczka, jeżeli one leżą Wam krzywo, nie, znaczy ścianka nie leży Wam tak, jak powinna, popatrzcie, możecie zamienić. Czekajcie, bo ta ścianka mi się rozdwoiła teraz. Możecie zamienić. Ta leżała nie tak, jak powinna. Zamieniacie. Wsuwacie drut pod przednią ściankę. Ta leży dobrze, więc pod przednią ścianką mogę to przerobić.
Ta również leży dobrze, a więc pod przednią ścianką. Bo jak będziecie teraz, popatrzcie, robić pod tylnią ścianką, to zostanie Wam taka duża dziura tutaj. A więc ta dłuższa ścianka musi być z tyłu, ta krótsza z przodu. To znaczy, że wtedy to oczko dobrze podebrane jest i dobrze leży. I znowu, widzicie, to też dobrze leży. I to też. Gotowe. Było 8. Nie, jeszcze jedno. Czekajcie, bo teraz to jestem za... Nie, to tak, tak, tak. Teraz 8 chyba jest. 4, 6, 8. Dobrze. I teraz, moi drodzy, robicie dalej na okrągło do momentu, kiedy będziecie tu przy tym markierze, przy tym rękawku, zakończycie ten drugi rękawek, żeby tu znowu oczka podebrać. Wtedy do Was przyjdę. Teraz przerabiacie wszystko całkiem normalnie dalej na prawo. I markiery możecie sobie pościągać, bo one już Wam są niepotrzebne. I spotkamy się znowu, jak zakończymy tamten drugi rękawek. Jesteśmy już znowu przy naszym przodzie. Znowu odwracacie Waszą robótkę. I tym drutem, który normalnie będziecie dalej robili, który jest Waszym lewym drutem z lewej strony, on teraz będzie z prawej strony, podbieracie znowu te oczka, które zamknęliście. Czekajcie. Tu raz. No. Ta wełna się rozdwaja. Słuchajcie, ona ma... Dwa, trzy. Cztery, pięć. Sześć. Siedem. I osiem. Nie. Osiem. Odwracacie Waszą robótkę. Oczka podebrane. I dalej przerabiacie na prawo. Teraz tak. Przerobicie na prawo do momentu, kiedy będziecie... to jest nasz przód. Nie, kwacz. Tu jest nasz przód, co ja opowiadam. Tu jest nasz przód. Jak będziecie... Objedziecie samymi prawymi oczkami do momentu, kiedy znowu będziecie tutaj z tej strony. I wtedy zaczniemy robić, albo będziecie wzorem ściągaczowym robić, albo ryżowym, albo tak jak Wam powiedziałam, to już tylko i wyłącznie zależy od Was. Teraz zróbcie sobie to jedno okrążenie jeszcze do tego momentu z samymi oczkami prawymi, później nałożymy sobie marker. I możecie sobie robić tyle okrążeń, ile będziecie chcieli, żeby miał ten Wasz ściągacz, obojętnie z jakiego wzoru go będziecie robić. Doszłam samymi oczkami prawymi do momentu, gdzie tutaj pierwszy raz dobierałam, popatrzcie, te moje oczka. Jestem na tej podwójnej linii reglana. Nakładam sobie marker i od tego momentu będę robiła jedno okrążenie oczkami lewymi, kolejne okrążenie oczkami prawymi. Trzecie lewymi, czwarte prawymi. Wyróbcie, jak uważacie, jak Wam się najlepiej podoba. Jedna moja taka propozycja jest, nie zostawiajcie samych oczek prawych, bo będzie Wam się rolowało, zawijało i będziecie mnie przeklinali. Także tu musicie na koniec zrobić coś, co nie będzie Wam się zawijało. Ja nienawidzę tych długich żyłek, ale nie miałam innego wyjścia, bo nie mogłabym Wam w inny sposób tego pokazać. Zaraz jak z Wami się na razie pożegnam, przełożę sobie znowu na krótsze te moje czubki. I
ten marker sobie załóżcie, bo to będzie dla Was informacja taka, że tutaj musicie, na przykład jeżeli będziecie robili tak jak ja, jedno okrążenie lewymi, jedno prawymi, to jest dla Was taka malutka informacja tutaj, że już drugie okrążenie się zaczyna i musicie samymi oczkami prawymi to robić. Co chciałam jeszcze Wam powiedzieć na zakończenie tego momentu, bo spotkamy się dopiero jak będę miała gotowe, jakby będziecie mieli gotowe to zakończenie tutaj. Chciałam Wam powiedzieć, że rozpoczęłam czwarty kłębek. Także jeżeli chcecie takiej samej włóczki użyć jak ja, to liczcie się z tym, że musicie mieć cztery kłębuszki, każdy po 50 gram, a więc około 200 gram musicie liczyć na taki ocieplacz. To jest ocieplacz dosyć duży, no znaczy duży, na normalne rozmiary. Na dziecięcy na pewno potrzebujecie mniej. Tak jak powiedziałam Wam, tam jest tylko 70 metrów w takim kłębuszku, a więc nie jest aż tak bardzo wydajny. A więc robimy dalej takim wzorem, jaki Wam się najbardziej tu będzie podobał. Zobaczcie, tak wygląda moja praca, już zakończona. Jedyne, co jeszcze muszę zrobić, to muszę na mokro to troszeczkę przeprasować, ponieważ ten przód troszeczkę się jeszcze mi zawija. Ale później to w tym ocieplaczu też było tak samo, że ten przód się zawijał troszeczkę, ale jak to przeprasujecie, to później wszystko ładnie, równiutko leży. Popatrzcie, tył jest o tyle krótszy. Ja już to nawet przymierzyłam, leży ładnie na ramionach, mamy tutaj dosyć szeroko te oczka na ramiona. Widzicie, to z tym ażurem bardzo fajnie wygląda. I to jest naprawdę bardzo świetna rzecz, którą możecie zamiast sweterka nosić. Kurtkę na ogół nie zapinacie do samej góry, więc możecie takie coś użyć jako taki, tak jak ja na to mówię, półsweter. Czy zrobicie to ze stójką, czy z golfikiem takim malutkim? Ja tutaj do tego jeszcze chcę, mam takie dosyć duże drewniane guziki, chyba nawet je tutaj mam, to mogę je przyłożyć, słuchajcie, to zobaczymy zaraz. Tu one są, ale to są te mniejsze, identyczne mam jeszcze w innej szufladce, troszeczkę większy, rozmiar większy i chociaż wtedy też mogły być, zobaczcie, możecie sobie to udekorować tak guziczkami, żeby to może tak wyglądało, jak spod kurtki będzie wystawało, to będzie wyglądało tak jak taki sweterek rozpinany, zobaczcie, bardzo fajnie. Jeżeli zrobicie z ciemnej włóczki, tak jak ja to mam z ciemnej włóczki, to jasne guziczki, ale to są już takie drobnostki, o których sami zadecydujecie. Ja jeszcze raz powtórzę, na samym początku mówiłam, zróbcie sobie ten szkic i po prostu podzielcie sobie i ważne jest dla tych z Was, którzy są naprawdę początkujący, żebyście zrobili tak jak Wam pokazywałam markerami te miejsca, gdzie są te linie reglana. To chyba wszystko. Mam nadzieję, że wykorzystacie sobie to, ten projekt taki na teraz, na jesień, na zimę. Może to być również bardzo fajnym prezentem dla bliskiej osoby, dla mamy, babci, czy nawet dla córki. Do tego, jak zrobicie jeszcze z tej samej włóczki na przykład apaszkę na głowę, to będzie bardzo fajny komplecik. Tak jak powiedziałam Wam już, zużyłam, no musicie liczyć 3,5 motka, jeżeli będziecie robili tą samą włóczką, którą ja Wam tutaj pokazywałam. To wszystko, moi drodzy. Serdecznie Wam dziękuję. Życzę Wam miłego dnia. Zostańcie zdrowi i do usłyszenia na kolejnym moim wideo. Na razie, cześć.